Kontynuujemy nasze rozważania na podstawie listu do Tymoteusza. List do Tymoteusza, otwórzcie trzeci rozdział. I ten rozdział mówi na temat kwalifikacji starszych zboru, inaczej nazwanych biskupami. Kwalifikacje biskupów. I ten rozdział oczywiście jest tutaj w tym liście do Tymoteusza, akurat tak naprawdę po środku. My wiemy z 15 wersetu tego trzeciego rozdziału, że apostoł Paweł mówi: gdybym jednak opóźniał się, to abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest zgromadzeniem Boga żyjącego, filarem i podporą prawdy. I on mówi: gdybym nie dojechał na czas, to chciałabyś miał w ręku mój list, który cię upoważni do pewnego działania, i abyś wiedział, jak postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga albo zgromadzeniem Boga żyjącego, filarem i podporą prawdy. I apostoł Paweł mówi mu tak naprawdę w tym liście i nam wszystkim, dzięki Bogu ten list się ostał, bo taka była intencja Ducha Świętego, aby on się ostał, aby był w kanonie Pisma, abyśmy wiedzieli, jak wygląda życie każdego lokalnego zboru, jak jest ono zarządzane, i co tak naprawdę powinno się dziać w tym zborze, a co nie, na co nie powinno być pozwolenia. I pierwszy rozdział, tylko wam przypomnę, pierwszy rozdział nam mówi, że Ewangelia kontra legalizm. Ewangelia kontra legalizm. Ewangelia to jest do Tymoteusza, prawowitego syna wierze, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Boga. Zbór pański, ten zbór nowotestamentowy, ten zbór, który ma być podporą i filarem prawdy, bo tylko wtedy jest filarem i podporą prawdy, nie dlatego, że się rości prawo do, wiecie, tysiącletniej tradycji, tylko ten, który głosi Ewangelię, on może nazywać się filarem i podporą prawdy, domem Boga żywego. I ten zbór, który ma być podporą prawdy, ma być filarem prawdy, to jest taki zbór, który głosi po prostu Ewangelię, głosi naukę apostolską, głosi zdrową naukę, i o tym jest mowa w pierwszym rozdziale tego listu, a nie legalizm, nie ludzkie wymysły, nie ludzkie dodatki, nie ludzkie zakazy. I wiemy, że pełno ich jest w różnych kościołach, i apostoł Paweł mówi, że legalizm to jest po prostu tak naprawdę ludzkie dodatki, jakieś tam zmiany, jakieś tam ograniczenia, których Bóg nie daje nam w Piśmie Świętym. I one tylko sprawiają, że zbór traci na tej zdrowej nauce. Dlatego zdrowy zbór to jest taki, który głosi Ewangelię, który głosi zdrową naukę apostolską. Drugi rozdział, w tym drugim rozdziale mieliśmy mowę, jest mowa na temat roli mężczyzn i roli kobiet w zborze, lokalnym zborze, bo ona jest inna. Ona jest inna, i chcę wam powiedzieć, że tutaj też znów różnimy się od innych zborów. Nie dziwię się trochę, że w wielu kościołach ten list jest pomijany. Jak zbadano i jak często się uczy z tego listu, to większość kościołów anglikalnych się ten list w jakiś dziwny sposób pomija. I sobie myślę, no tak, bo to jak będą o tym naprawdę wykładać, to będą się musieli zastanowić, czy rzeczywiście to respektują w swoim zborze. I nie jednym zborze byłem, różnej maści chrześcijańskich, i tam często było, niektóre z nich właśnie mają zupełnie na odwrót, że rola mężczyzn, rola kobiet jest jak gdyby odwrócona. I o tym mówi drugi rozdział, i o tym mówił nam brat Igor. Rola mężczyzn jest w przewodzeniu, uwielbieniu. Przewodzeniu w domu, przewodzeniu w uwielbieniu, w zborze. I taka jest ich rola. Mają podnosić te swoje czyste ręce bez sporów i być przykładem w swoich domach i przykładem prowadzenia uwielbienia w zborze. Rola kobiet jest inna, ona jest bardzo ważna również, szczególnie w domu. Ale ten trzeci rozdział, do którego teraz właśnie dochodzimy, jest mowa na temat kwalifikacji starszych zboru. Ten rozdział właśnie na tym się skupia. Rola starszych i diakonów, przynajmniej te pierwsze 13 wersetów tego trzeciego rozdziału, właśnie się skupia na starszych, na biskupach i na diakonach. Starszy to jest po prostu hebrajskie słowo. To jest hebrajskie słowo, inaczej presbiter. Presbiter i starszy, czasami je zauważyłem tłumaczenia, używają tego słowa zamiennie. Presbiter to jest starszy po prostu. Starszy to jest hebrajskie słowo, źródło słów to jest hebrajski.
I odnosi się do osoby, która, wiecie, no ma starszy, no ma pewną jakąś doświadczenie życiowe ma. Ma pewną godność związaną też z tym, jak postępował do tego momentu. Odnosi się też również do jego funkcji, którą ma spełniać jako ta osoba, która ma dać przykład. Jest inne słowo użyte i właśnie to słowo jest tu użyte, wiarygodne to słowo, jeśli ktoś sięga po biskupstwo. Pragnie pięknej pracy, biskup zatem ma być nienaganny i tak dalej, zaraz za chwilę będziemy czytać. To jest, tu jest mowa o biskupach, inaczej episkopos. Nasze po prostu tłumaczenie polskie to jest biskup. Więc mamy starszych i mamy biskupów i to słowo biskup oznacza, odnosi się do jego zadania. To jest greckie słowo znów. Starszy jest hebrajskie, presbiteros to jest hebrajskie, a episkopos, czyli biskup, to jest greckie słowo. Ono odnosi się, bardziej wskazuje na zadanie, jakie ma wypełnić ta osoba, która jest starszym zboru. I jeśli dokładnie studiujemy Biblię, a o to nam chodzi, to zobaczymy, że w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich apostoł Paweł wzywa starszyznę efeską, wezwał starszych Efezu, a później się zwraca do nich, że i Duch Święty was ustanowił biskupami. W tym 20 rozdziale zobaczycie, możecie przestudiować, ja to studiowałem nie raz, zobaczycie, że tam apostoł Paweł mówi o tych samych osobach, najpierw ich nazywa starszymi, a potem mówi, zwraca się do nich jako do biskupów, że tu chodzi o jedną i tą samą osobę i również to zobaczycie w Tytusa. I może otworzymy Tytusa 1:5 i 1:7. Tam zauważycie, że apostoł Paweł mówi w wersecie 5: pozostawiłem cię na Krecie po to, byś uporządkował pozostałe sprawy i ustanowił po miastach prezbiterów. To jest właśnie starszych. Jak ci nakazałem, jeśli ktoś jest nienagany, mąż jednej żony, ma wierzące dzieci, nie pod zarzutem rozpasania lub niekarności, biskup bowiem jako zarządca Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieporywczy. Widzicie, tu mówi o kwalifikacjach tej samej osoby, ale w jednym wersecie nazywa ich właśnie prezbiterami czy starszymi, a już dwa wersety dalej odnosi się do nich jako do biskupów i to samo apostoł Paweł robi w innych miejscach. Tak więc, kiedy jest mowa o biskupie albo o starszym, to chodzi o tą samą osobę. Dlaczego w pierwszym Tymoteusza jest mowa o starszych? O starszych. Dlaczego tu jest mowa właśnie o biskupach? Ja wspomniałem w początku, jak usługiwałem, że ten zbór już miał starszych. Dzieje apostolskie, 20 rozdział nam mówi, że apostoł Paweł wezwał tą starszyznę z Efezu. Był jeden tam zbór i on wezwał ich na spotkanie, czyli już byli tam starsi. Więc dlaczego jest ten trzeci rozdział akurat do Tymoteusza, a Tymoteusz jest w Efezie. On jest w Efezie i on ma tam pewne rzeczy uporządkować. I ja doszedłem do wniosku, że z kilku względów tu jest mowa o tej roli starszych w tym liście do Tymoteusza. Po pierwsze, wygląda na to, że ta pewność, z jaką ci fałszywi nauczyciele głosili legalizm w pierwszym rozdziale, mogła być powiązana z tym, że to mógł być jeden ze starszych albo nawet dwóch starszych, nie wiem ilu. Biblia o tym nie mówi. W każdym bądź razie mieli wielką pewność działania i dlatego też Paweł musiał zaingerować bardzo mocno i Tymoteusz miał tym ludziom zakazać, tak naprawdę zatkać im usta, aby nie głosili tego, co głosili. Tak więc uszczupliła się liczba tych starszych najprawdopodobniej w tym zborze i dlatego mógł być to jeden z powodów, dlaczego Paweł chciał, aby w tym liście również była mowa o kwalifikacjach odnośnie starszych, bo do Tytusa również o tym samym pisze. Ale ja myślę, że to mógł być jeden z powodów. Jedno jest pewne. Kiedy Paweł mówi, że abyś wiedział, jak postępować w domu Bożym, tak więc kiedy mówi o życiu lokalnego zboru, nie da się dobrze zarządzać życiem lokalnego zboru, jeśli nie ma prawdziwie wykwalifikowanych starszych zboru. I dlatego ten rozdział właśnie ma tu swoją rolę do spełnienia. Chcę wam powiedzieć, że Nowy Testament jest, zapis Nowego Testamentu wyraźnie pokazuje, że Bożą wolą jest, aby każdy zbór posiadał zespół starszych, czyli grono starszych,
pluralność starszych i diakonów jako oddzielna grupa, ale wspólnie działająca w jednym zespole zarządzania zborem. To jest Bożą wolą. Starsi widzimy w Nowym Testamencie w zborach Judei i na okolicznych terenach. Dzieje apostolskie 11:30 nam o tym mówi. Również Jakub w 5 rozdziale, 14 wersecie i 15 pokazuje nam, że starsi znajdują się w zborach w Judei i na okolicznych terenach. Starsi kierowali zborem w Jerozolimie, 15 rozdział, werset 21 Dziejów Apostolskich. Wśród zborów założonych przez Pawła przywództwo wielu starszych albo pluralność starszych została ustanowiona w zborach w Derbe, w Listrze, w Ikonium i Antiochii. I o tym nam mówi 14 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 20 do 23. I my ten jeszcze werset za chwilę przeczytamy. W zborze w Efezie, Dzieje Apostolskie 20, werset 17. I 1 Tymoteusza, 3 rozdział od wersetu 1 do 7, jak i również 5 rozdział 17 do 25. Tu chodzi o zbór w Efezie. W zborze Filipii, i tutaj przeczytamy sobie z listu do Filipian 1 rozdział, werset 1. W liście do Filipii również mamy odnośnik do tego, że w tym zborze byli starsi. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami oraz w zborach, zobaczcie, Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Wraz z biskupami i diakonami. Zobaczcie, że Paweł nie mówi wraz z pastorem, starszymi i diakonami. Nie robi takiego podziału na trzy jakieś różne grupy. Tutaj się zwraca do dwóch grup, biskupi, zamiennie, starsi i diakoni. I to jest wzór, jaki mamy w Nowym Testamencie. Zgodnie z powszechnym listem Piotra, pierwszy list Piotra był powszechnym listem, starsi istnieli w zborach północno-zachodniej Azji Mniejszej. Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitinii. I o tym nam mówi pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, jak i również piąty rozdział. Istnieją wyraźne przesłanki, że starsi istnieli w zborach w Tesalonice, piąty rozdział, werset 12, pierwszego listu do Tesaloniczan, i Rzymie. O tym dowiadujemy się z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 17. Więc możemy łatwo zauważyć, że Bożą wolą jest, aby nowotestamentowy zbór miał pluralność starszych i też, żeby byli diakoni, którzy pomagają w prowadzeniu zboru. To, co jest bardzo ważne teraz, to, co można zauważyć, że apostoł Paweł jako apostoł do pogan, otwórzcie 14 rozdział właśnie, o którym wspominałem przed chwilą, 14 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 20. Apostoł Paweł, który wyrusza na misję i obszedł najróżniejsze tereny i zostały założone zbory i po powrocie co robi? Dzieje Apostolskie 14:20-23. Kiedy głosili Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry i Ikonium i do Antiochii. Umacniając duszę uczniów i zachęcając do trwania wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli. Widzicie? W każdym kościele, w każdym zborze, pojedynczym zborze ustanowili starszych, liczba mnoga. Modlili się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli. Czy to jest na początku misji Pawła? Kiedy wyszedł na misję, jego rolą było zakładanie zborów i on poszedł do pogan, tak jak powiedział, miał wyjątkową rolę. I on miał taki zwyczaj. On reprezentował ten model, że w każdym pojedynczym zborze idealnie jest, gdy są starsi, liczba mnoga i również diakoni. O czym tutaj w tym fragmencie akurat nie widać, ale na pewno jest w tym fragmencie mowa, że ustanowili starszych i pomodlili się o nich i powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli, aby oni dbali o trzodę pańską, kiedy Paweł poszedł dalej z misją.
I kiedy idziemy do Tytusa, a list do Tytusa jest mniej więcej w tym samym czasie napisany, co pierwszy list do Tymoteusza, bo drugi list do Tymoteusza jest ostatnim listem Pawła, ale pierwszy do Tymoteusza i Tytusa mniej więcej w podobnym czasie zostały napisane, czyli już pod koniec misji Pawła, pod koniec jego życia. Jego życie już mu zostało niewiele lat, niewiele lat. I kiedy on pisze do Tytusa, to mówi tak, do Tytusa, mego własnego syna, we wspólnej wierze, łaskę, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem. Więc widzicie, model Pawła był taki, od początku jego misji, na koniec jego misji. Wiele, wiele lat minęło, wiele doświadczył, założył wiele zborów, przekroczył tysiące, naprawdę tysiące kilometrów. I on nadal wierzył, że ten model jest właściwy i należy go kontynuować, bo pisze do Tymoteusza i do Tytusa, aby również ten model kontynuowali, ten model przywództwa. Ja mógłbym wiele mówić na temat tego, jak ten model przywództwa jest o wiele lepszy niż po prostu jednoosobowe pastorstwo w kościołach. Mógłbym wiele na ten temat mówił, ale ja myślę, że to jest bardziej na studium niż na to kazanie, ponieważ ten fragment się aż tak tym nie zajmuje. Ale to jest bardzo ważne, aby była ta pluralność, aby był ten balans. My wiemy, że nie tylko Paweł tak nauczał. Jakub poucza, że ci, którzy są chorzy w zborze, mogą wezwać starszych zboru. I ci mogą namaścić ich oliwą i pomodlić się o nich. Więc to nie są chłopcy do obgadywania. To nie są chłopcy do bicia, do plotkowania. Ale to są bracia, których Bóg, jeśli Bóg ich rzeczywiście powołał i zostali uznani w zborze, to możesz ich wezwać i w najbardziej krytycznych sprawach swojego życia możesz właśnie polegać na tym, że ich modlitwa, ich pomoc, ich porada pomoże ci w tej najbardziej krytycznej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. Ja, apostoł Jan, studiowaliśmy drugi i trzeci list Jana. Apostoł Jan również zaczyna ten list jako starszy. Starszy do wybranej Pani, do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która pozostała w nas i będzie z nami na wieki. Jan również uznawał i sam siebie nadal widział jako starszego. Piotr pisze do zboru i zwraca się jako również starszy, także poucza młodych mężczyzn w zborze, aby byli poddani starszym zboru. 1 Piotra 5:5. Paweł nauczał, że zbór w Efezie, aby wspierał finansowo starszych, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. 1 Tymoteusza, o tym będzie jeszcze mowa, 5 rozdział, werset 17 do 18. Paweł nauczał zbór w Efezie, aby wspierał finansowo starszych, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Paweł poucza lokalne zbory o potrzebie ochrony starszych przed fałszywym oskarżeniem. Również poucza zbór, że starsi mają przeprowadzić dyscyplinę wobec tych, którzy grzeszą i przywracaniu upadłych starszych. 5 rozdział 19 do 22 wersetu z tego pierwszego listu Tymoteusza. Paweł poucza zbór na temat odpowiednich kwalifikacji stawianych starszym zboru. I tutaj ten trzeci rozdział, za chwilę się nim szczegółowo zajmiemy. Dlatego to jest bardzo ważne, abyście teraz słuchali uważnie, ponieważ sobie pomyślisz, no ja nie będę nigdy starszym, może nawet nie będę żoną starszego albo diakona. Więc tak naprawdę to niech ci słuchają, których się ta kwestia tyczy. To ja chcę powiedzieć, że nie macie takiej możliwości. Wiecie dlaczego? Ponieważ zborownicy mają wpływ na to, aby rozpoznać, że ktoś został powołany przez Ducha Świętego na starszego. Dlatego musicie wiedzieć, jakie są kwalifikacje. Jak oceniać postępowanie danego brata, aby również zasugerować go, że zastanówcie się, czy czasem Duch Święty go nie powołuje do tej roli starszego. To jest raz. Bo chcecie być w zborze, którym są wykwalifikowani starsi. Bo to jest lepsze dla was. Jedna z sióstr, nie chcę ją tu cytować, jedna z sióstr, mam powiedzieć, przyszły kolejne osoby z jej rodziny i ten zbór, pytałem się ich nieraz, jest dla nich błogosławieństwem i oni są błogosławieństwem dla nas, ale wiecie, jakie jedna z osób napisała? Powiem wam, co to jest. Siostra Lilia. Siostra Lilia i Bogusia napisały list
wiele lat temu i z zapytaniem, czy mogliby się spotkać ze starszymi tego zboru i czy chcą się upewnić, czy starszy zboru jest nowonarodzony. I sobie myślę, to jest właściwa postawa. Chcesz być w zborze, w którym są wykwalifikowani starsi zboru. I na pewno podstawowa rzecz, czy oni są nowonarodzeni. Bo jeśli tego nie mają, to nie kwalifikują się w żadnym innym przypadku. Dlatego słuchajmy tego kazania uważnie, bo to się tyczy każdego z nas. To jest kolejna rzecz. I jeszcze inna rzecz. Dlaczego my wszyscy powinniśmy słuchać tego kazania, chociaż tu jest mowa o starszych, o diakonach i o ich żonach. Dlaczego? Ponieważ lista, to jest 15 różnych kwalifikacji albo cech, można powiedzieć, starszego zboru. I kiedy je dokładnie przestudujemy, to z wyjątkiem jednego, który mówi o bardziej takim formalnym nauczaniu, czy publicznym, czy jakimś innym. Oprócz tego jednego, tak naprawdę wszystkie odnoszą się do i pokazują wzór dojrzałej osoby. To jest każdy z nas powinien pragnąć być dojrzałą osobą. I to jest to, co Bóg ma dla każdego z nas. To jest tak naprawdę te kwalifikacje, które są wymagane od starszych zboru, tak naprawdę są tylko modelem, przykładem dojrzałej osoby. I każdy z nas powinien pragnąć być dojrzałą osobą. Bo rzeczywiście Bóg nas po to zbawił, abyśmy wzrastali i byśmy coraz bardziej się podobniali do Pana Jezusa Chrystusa. To jest, przejdźmy teraz do tego kazania, do bardziej szczegółowego omawiania tych różnych aspektów. No mógłbym oczywiście jeszcze tylko dodać tak ogólnie, że starsi mają chronić zbór. Mają chronić zbór. O tym apostoł Paweł mówi, kiedy wezwał starszyznę efeską w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tam czytamy, a posławszy z Miletu Efezu, wezwał starszych zboru, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Wiecie, starszy biskup, to jest, chodzi o tą samą osobę, ale tu ich wzywa, aby oni mieli pieczę na samych siebie, aby dbali o swoje życie duchowe, ale żeby mieli opiekę i ochronę, otoczyli ochroną cały zbór, aby paśli zbór pański, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Te starsi mają dbać o zbór, to nie jest ich zbór, to jest zbór pański, którego on nabył własną krwią. I każda osoba jest cenna i droga. I mówi, ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Ale wzruszające słowa. Jak wielka, jak poważna odpowiedzialność spoczywa na starszych zboru, aby chronić zbór pański przed wilkami, którzy przychodzą nieraz w owczej skórze. I to naprawdę wymaga czujności. Czasami członkowie zboru po jakimś czasie dopiero zauważają, że to był wilk. Ale starsi powinni być tymi, którzy pierwsi to zauważają. I apostoł Paweł mówi, czuwajcie. Zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami przedstawionymi przez Pawła odnośnie starszeństwa, przyszły starszy musi mieć wystarczającą wiedzę biblijną, aby pomóc przeciwstawić się fałszywym nauczycielom. I o tym mówi Paweł do Tytusa w 1 rozdziale. Czyli mają chronić przed fałszywą nauką, chronić przed fałszywymi braćmi, którzy się wdzierają, i mają chronić zgromadzenie Boże. Mają karmić trzodę pańską. Dlatego starsi w Nowym Testamencie to są ci, którzy umie dobrze nauczać. 1 Tymoteusza 3:2. W tym wersecie drugim tego rozdziału, który jest dzisiaj przedmiotem naszych badań. Umie dobrze nauczać. Niekoniecznie musi głosić kazania, ale starszy zboru musi dobrze nauczać. Musi mieć to wszystko spójne. Musi wiedzieć, na czym polega ta zdrowa nauka, która została nam, i ta wiara, która została nam raz na zawsze przekazana świętym. Apostoł Paweł do Tytusa mówi, trzymający się prawowitej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. To
Więc rola starszych w zborze jest, aby karmić środę Bożą, karmić zdrową nauką. I chcecie być w takim zborze, prawda? Apostoł Paweł również mówi, że mają prowadzić środę, przewodzić środą. W języku biblijnym pasterzowanie oznacza kierowanie lub zarządzanie. 2 Samuela, 5 rozdział, werset 2. W Psalmie 78 też się dowiadujemy. Na podstawie dziejów apostolskich 20 rozdziału i 1 listu Piotra starsi mają opiekować się zborem Bożym. Tak więc pasterzowanie w lokalnym zborze oznacza m.in. prowadzenie zboru. Do zboru w Efezie Paweł pisze: starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. 1 Tymoteusza 5,17. Starsi mają zatem prowadzić, kierować, zarządzać i we wszelki sposób, na wszelki sposób dbać o trzodę Bożą. Paweł do Tytusa nazywa ich włodarzami Bożymi. Paweł nalega, aby przyszły starszy był moralnie i duchowo poza wszelkimi zarzutami, ponieważ będzie włodarzem Bożym. Włodarz to zarządca domu. Ktoś, kto ma oficjalną odpowiedzialność za sługi Pana, majątek, a nawet finanse. Starsi są zarządcami domu Bożego, lokalnego zboru. Starsi pełnią tą rolę nadzorców, co oznacza, że zarządzają zborem. Apostoł Piotr zachęcał starszych i napominał ich i o tym też za chwilę przeczytamy. Tak więc starsi mają rolę chronienia, karmienia, jak i również pomagania w zaspokajaniu wielu praktycznych potrzeb, jakie zbór ma. Dlatego tak bardzo ważne, aby oni mieli to wsparcie w diakonach i we wszystkich tych, którzy współdziałają dla dobra chwały, dla dobra zboru i dla chwały naszego Pana. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. To są te praktyczne sprawy, rzeczy, które się dzieją. I chcę wam powiedzieć, że mi smutno jest, kiedy w kościołach jest tysiące ludzi albo setki ludzi i po prostu tak są jak owce bez pasterza. Albo rozmawiam czasami z moimi drogimi, kochanymi katolikami, których kocham, naprawdę kocham katolików. Jestem wdzięczny, że w naszym kraju jest wolność religijna. Oni mają swoją rolę i my mamy swoją rolę. I jest wolność religijna, Pan to wszystko oceni. Ale ich kocham, ale kiedy do nich idę i rozpędzam z nimi czas czasami, to po prostu widzę, że to są ludzie niektórzy, którzy pragną Boga, chcą poznawać Boga, ale są owce bez pasterza. Poświęcę im 20 minut, jak nie tak dawno poświęciłem pewnemu człowiekowi z naszego osiedla, poświęciłem mu 20-30 minut. I on był taki wdzięczny i tak sobie pomyślałem, gdyby tylko twój pasterz znał słowo i miał chęć cię odwiedzić, to nie byś był owcą bez pasterza. Ja mu oczywiście tego nie powiedziałem, kochani, bo to byłoby takie, wiecie. Ale Pan Jezus też się patrzył na Izrael i widział, że była tam religia, była hierarchia, ale on patrzył się na nich jako owce bez pasterza. Ale on, dlatego on się stał naszym pasterzem i on też chce, aby ci, których powołuje, których Duch Święty ustanawia, właśnie odzwierciedlali jego charakter i troszczyli się o jego owce, które on nabył własną swoją krwią. Tak mają troszczyć się, pomagać w zaspokajaniu wielu praktycznych potrzeb. Czasami starsi się zbierają i myślą, jak pomóc komuś finansowo, aby nie być stronniczy, aby też, wiecie, nie mamy zasobów nieograniczonych, ale również takimi sprawami się również zajmować. Zachęcać, szczególnie kiedy ktoś stracił kogoś bliskiego w rodzinie, w najróżniejszy sposób dbać o wierzących w zborze, aby mieli prawdziwą duszpasterską opiekę. Udzielanie im porad przedmałżeńskich, odwiedzanie nowych członków, wzmacnianie słabych, modlitwę o wszystkie owce i zarządzanie wieloma codziennymi sprawami związanymi z życiem wewnętrznego zboru. O tym tak bardzo fajnie też napisał Aleksander Strauch w takim malutkim wydaniu Starsi według Biblii, czyli Biblijni o starszych, chyba tak się nazywa taki zeszycik, że tak powiem, wydany.
przez łaskę i pokój, czy to jest nawet kursy Emaus, tak. I teraz przechodzimy do tego trzeciego rozdziału, iż na pewno się nie możecie doczekać. Dziękuję za waszą cierpliwość, ale ponieważ to jest taki temat, wiecie, dość obszerny, dlatego warto o nim pomówić najpierw ogólnie, a teraz specyficznie. Przeczytajmy pierwszych 7 wersetów. Wiarygodne to słowo. Jeśli ktoś sięga albo pragnie biskupstwa, pragnie pięknej pracy. Biskup zatem ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, zdolny nauczać, niepijący, niewybuchowy, w UBG może być niebijący, lecz łagodny, niekłótliwy, niezamiłowany w pieniądzach, tam dosłownie niestrebnolubny, pięknie kierujący własnym domem, dzieci mające w posłuszeństwie, z wszelką godnością. Jeśli bowiem ktoś nie potrafi kierować własnym domem, to jak zatroszczy się o zgromadzenie Boga albo o Kościół Boga? Nieświeżo nawrócony, aby nadęty nie ściągnął na siebie wyroku diabła, a powinien też mieć piękne świadectwo u ludzi z zewnątrz, aby nie popadł w lekceważenie i sidła diabła. Ten apostoł Paweł mówi, że to jest wiarygodne słowo. Kto pragnie tej roli biskupa, pragnie pięknej pracy. Apostoł Paweł tu przedstawia pragnienie, to pobożne pragnienie, które chce wystawić je wysoko, abyśmy zobaczyli, że to jest Boże pragnienie. Pragnąć biskupstwa, pragnąć bycia starszym, to jest dobre Boże pragnienie. I ja chcę się pomodlić o tych, którzy chcieliby się, abyście się ze mną pomodlili. Nie jest to konieczne, a jeśli chcecie, możecie przyjść po nabożeństwie. Ja się chętnie pomodlę z wami i powiecie Panu: Boże, ja chcę, ja pragnę być kiedyś starszym zboru. I Paweł mówi, że to jest pobożne pragnienie. To nie jest samolubne pragnienie. Bo czasami myślimy, że o, jak tego pragniesz, to jest złe. W tym świecie ludzie chcą, abyś pragnął bycia na szczycie, bycia bogatym, sławnym, wpływowym. Ten świat będzie miał swoje własne pragnienia dla ciebie. Ale Paweł tutaj mówi, kto pragnie biskupstwa, pragnie pięknej pracy. Dlatego chciałbym, aby bez względu na twój wiek, czy masz 15 lat, czy masz 20, czy masz 30, czy masz 40, czy masz więcej, poproś Pana, aby dał ci to pragnienie, jeśli go nie masz. Bo od tego się zaczyna. Od tego się zaczyna. Ja myślę, że dość dobrze nam idzie w zborze z wieloma sprawami. Ale ja myślę, że brakuje braci, którzy naprawdę by pragnęli bycia starszymi. Bo to jest piękna praca. Ponieważ Chrystus, On nabył swój Kościół swoją własną krwią. Dlatego Kościół jest wspaniałą budowlą. Jest domem Bożym. Jest ciałem Chrystusa. Są różne metafory użyte w odniesieniu do Kościoła, ale jedno z nich to jest rzeczywiście budowla. I On powiedział, że zbuduje Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą. Tak więc to pragnienie uczestniczenia w Jego budowaniu, Jego Kościoła jest tak pobożnym pragnieniem, ponieważ ja staję się pomocnikiem największego architekta, Jezusa Chrystusa. To Boże pragnienie. Ale apostoł Paweł mówi, że to nie może zakończyć się na Bożym pragnieniu. Pobożnym pragnieniu. Bo biskup zatem ma być kimś nienagannym. I mówi o 15 różnych takich wymaganiach odnośnie starszego zboru, odnośnie biskupa. Zobaczcie, że tutaj nie zauważycie w tych 15 kwalifikacjach, nie zobaczycie, że tu jest mowa o formalnej edukacji. Nie pisze, że on musi skończyć specjalne seminarium założone przez apostołów. Albo jakiekolwiek inne seminarium, jakąkolwiek inną szkołę biblijną musi zaliczyć. Musi mieć tytuł magistra teologii. Nic tu nie jest mowa o formalnej edukacji. To znaczy, że Paweł jest przeciwko formalnej edukacji. On sam był wykształcony. On nie jest przeciwko edukacji, ale to nie jest wymóg, aby być starszym zboru.
Ale co jest wymogem, to jest, aby znał Pismo, aby umiał obronić prawdziwą wiarę chrześcijańską, umiał ją wytłumaczyć, umiał też słowami zdrowej nauki wyjaśnić, na czym polega ta prawdziwa wiara chrześcijańska. Tak więc na pewno potrzebna jest znajomość, ale nie musi ją zdobyć drogą formalną to wykształcenie. I chcę powiedzieć, że w kościołach ewangelikalnych to jest na odwrót. Z tego co wiem, są jakieś może wyjątki tu i ówdzie, ale ogólnie w tych denominacjach ewangelikalnych, ośrodkowcach, baptystów i innych, formalna edukacja jest postawiona bardzo wysoko. Niektórych jest to po prostu konieczne. Musisz nawet skończyć ich konkretną szkołę, konkretną denominacyjną szkołę. Na pewno edukacja jest tam postawiona jako wysokie wymaganie i czasami to naprawdę jest smutne, ponieważ młodzi ludzie kończą, mają teologiczne wykształcenie, ale oni nie spełniają innych kwalifikacji, a jednak zatrudnia się ich jako pastorów kościoła i to nie jest dobre dla zborów. To nie jest dobre dla tego zboru, bo potem, jeżeli ten człowiek się szybko nie nauczy i nie dosięgnie tych kwalifikacji, nie wypełni te kwalifikacje, to będzie trudne, Raz, że też to wszystko spoczywa na jednej często osobie. Wiele odpowiedzialności jest składanych na ramiona pastoru i nie dziwię się, że tak wielu z nich się wypala i popadają w najróżniejsze tarapaty. Ale te tarapaty również mogą być mogą być udziałem również starszych zborów. A więc ten model pluralności w zborze nie zabezpiecza zbór przed upadkami, przed problemami i tak dalej. I przez dyskwalifikację niektórych z nich. Tak więc to musi być człowiek nienaganny. To znaczy, nie znaczy, że idealny, że nie możesz, wiecie, mu nic powiedzieć. No nie możesz, nie możesz mu absolutnie wskazać jakiejkolwiek słabości. Myślę, że nie o to chodzi, bo inaczej to nie wiem, ilu starszych byłoby w ogóle w zborach. No ale na pewno standard jest tu bardzo wysoki. Tu chodzi o człowieka, któremu nie możesz po prostu zarzucić. To jest bez zarzutów. Że nie ma nic w życiu tego człowieka, żebyś mógł mu powiedzieć, że dać mu konkretny zarzut, który by go dyskwalifikował. Czyli nienaganny. Kolejna kwalifikacja i wymóg to jest mąż jednej żony. I tutaj jest to różnie tłumaczone. Jest to tłumaczone jako, że dosłownie musi być żonaty. Ja bym się nie upierał przy tym. Ale jeśli ma żonę, to ma mieć jedną żonę. Nie ma być poligamistą. Nie może też być może człowiek rozwiedziony. Ale na pewno tu chodzi tą żonę, prawowitą żonę, jaką ma, to jest jej wierny. To nie jest flirciarz. To nie jest ktoś, kto po prostu w tej dziedzinie jest niewierny. Ma dobre świadectwo, że jest takim mężem jednej kobiety, jednej żony. Ma być trzeźwy, po prostu trzeźwo myślący to być. Często musisz dość szybko reagować, musi być trzeźwo myślący, żeby po prostu nie mówił słów na wiatr. Ma być umiarkowany, ma być dobrze zbalansowany. Również w trzecim rozdziale, w wersecie 11, jak również Tytusa 2:2 jest nam powiedziane, nie ma być to ktoś samowolny, ponieważ to jest praca zespołowa. Ma być to człowiek, który ma samokontrolę. I również jest przyzwoity. Że można o nim powiedzieć, że jest przyzwoity, że można go respektować. Kolejna rzecz, że jest gościnny. To jest bardzo ważne. Tak jak Andrzej tam mówił, otwarciu swojego domu. W naszym domu ten zbór miał swoje początki. Ponad 2 lata gościliśmy ten zbór. I nie jest to konieczne, aby starszy zboru, wiecie, w dom otwierał i żeby zbór się zaczynał w ich domu. Nie jest to konieczne, ale ma być ktoś, kto jest gościnny. Gdzie ty możesz być zaproszony przez niego na obiad. Możesz spędzić czas, możesz go odwiedzić, on cię zaprasza. Mówi ci, że twój dom jest otwarty. I chcę powiedzieć, że nasz dom jest otwarty dla was. Możecie przyjść, skorzystać
z ogródka, możecie usiąść z nami, możecie porozmawiać, możecie zadzwonić w każdej chwili, odwiedzić. Nie musicie się specjalnie zapowiadać. Jedynie jeśli chcecie się upewnić, że jesteśmy, bo to jest, jeśli macie daleką drogę. Ale starszy zbór to jest ktoś, kto jest gościnny. To jest cecha charakterystyczna starszych zborów, ale również my jako zborownicy powinniśmy być też gościnni, ponieważ Biblia nas uczy, że niektórzy ludzie przyjmowali innych gościnę, a nie wiedzieli, że aniołów przyjmowali. Więc gościnność jest przedstawiana jako coś wspaniałego. Ma być zdolny do nauczania. Zdolny nauczać. Niekoniecznie formalnie, w sensie takim, że musi wykłady robić, ale musi być zdolny do nauczania i warto uzupełnić tym, co w Tytusa jest 1:9. Trzymający się zgodnie z pouczeniem wiernego słowa, aby był w stanie zarówno zachęcić zdrowym pouczaniem, jak i przekonywać przeciwnych. Więc widzicie, ta zdolność, dlatego jest powiązane ze znajomością Biblii. To musi być ktoś, kto naprawdę zna Biblię i ktoś, kto wie, jak tą Biblię należy w praktycznym życiu zastosować. Jego stosunek do alkoholu. Po prostu czytamy, że niepijący. Biblia nam mówi wszystkim w liście do Efezjan, żebyśmy byli pełni ducha, żebyśmy byli pod wpływem Ducha Świętego, a nie pod wpływem innego napoju, alkoholu. Nie upijajcie się winem, które prowadzi do niemoralności, mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan. Więc chrześcijanie to są ci, którzy się nie upijają. Nie ma zakazu napicia się wina. Nie ma zakazu. Ale ty musisz wiedzieć, że nie możesz się upijać. Nie możesz się upijać. Dlatego starszy zboru to musi być ktoś, kto to po prostu się nie upija, kto nie jest znany, że się upił i mówił głupoty. Ma być niewybuchowy, czyli tutaj kontroluje swoje emocje, lecz łagodny, niekutliwy, niezamiłowany w pieniądzach. To nie jest ktoś, kto właśnie kocha pieniądze, srebrnolubny, bo jeśli będzie to robił, to będzie popełniał najróżniejsze błędy. Właściwie w tym liście jest nam powiedziane, abyśmy nie starali się być bogatymi ludźmi. Tak jest napisane. Kto miłuje pieniądze, ten popada w najróżniejsze kłopoty. Nie same pieniądze są problemem, ale miłość do pieniędzy. Kto pragnie być bogaty, czytamy, popadnie w najróżniejsze kłopoty. Bóg może cię uczynić bogatym i możesz używać tych bogactw, aby służyć dziełu Bożemu. To nie ma problemu. Biblia nie jest przeciwna bogaceniu się i ludziom, którzy się bogacą. Ale jeśli ktoś bardzo pragnie być bogaty, miłuje pieniądze, to Pismo Święte mówi, że popadnie w sidła diabelskie. Będzie po prostu szedł na kompromis. Będzie w jakimś sensie, będzie oczywiście miał mniej czasu na służbę, bo przecież trzeba zarabiać, a potem chronić to, co się zarobiło. Tak więc to ma być ktoś, kto nie jest srebrnolubny, kto nie jest zamiłowany w pieniądzach. I werset 4 nam mówi o kolejnej bardzo ważnej cesze, charakterystyce tego człowieka, że pięknie kierujący własnym domem, dzieci mające posłuszeństwie, z wszelką godnością, pięknie kierujący własnym domem. To jest ktoś, kto jest szanowany przez swoje dzieci, przez swoją żonę. Jeżeli nie jest szanowany przez swoją żonę i przez swoje dzieci, to wiecie, jak możesz zdobyć szacunek u innych? Tu jest mowa, w liście do Tytusa jest mowa o tym, że ma mieć dzieci wierzące. Jednak wielu badaczy, biblistów uważa, że starszy nie może zbawić swoje dzieci. Więc tam to słowo również wierzące oznacza wierne. One są wierne po prostu. Tak długo jak są pod jego domem, on może mieć na nich wpływ, to one go szanują jako ojca. I żona również szanuje swojego ojca, swojego męża. Żony się już wystraszyły, jak to powiedziałem. Tak więc to są, wiecie, to są cechy. Widzicie, to są cechy. Często w kościołach podkreśla się, w kościele rzymskokatolickim, seminarium, musisz iść na seminarium, potem są święcenia i jesteś uznany jesteś księdzem, możesz usługiwać, możesz się troszczyć o Bożą trzodę,
A tutaj po prostu ten fragment zaprzecza temu, co jest uznawane za wymogi w Kościele rzymskokatolickim. I również w niektórych kościołach protestanckich również nie trzyma się dokładnie tym wymogom, jakie tu są nam opisane. Tak więc kto jest? To jest dojrzała osoba, która troszczy się o swoją żonę, o swoje dzieci, ma szacunek u swoich dzieci i dlatego można mu też powierzyć troskę o zbór Boży. I szósty werset nam mówi: nieświeżo nawrócony, aby nadęty nie ściągnął na siebie wyroki diabła. Aby go nie spotkało to, co z diabłem się stało, że on mówi: ja dosięgnę tronu Boga. I został zrzucony. Tak bardzo w pysze się uniósł, że został potem odrzucony przez Boga, jako ten anioł upadły. I tu jest też niebezpieczeństwo, że ktoś nowo nawrócony może popaść w tego typu wyroki diabła, a diabeł tylko szuka takich niedoświadczonych, aby właśnie sprzedać im swoją filozofię pychy. Oczywiście pycha zawsze stoi za każdym rogiem. To jest nieważne, jak długo ktoś jest starszym zboru. Musi pamiętać, aby pokornie chodzić przed swoim Bogiem, wiedzieć, że my wszyscy podlegamy Chrystusowi, wszyscy. Starsi, nie starsi, wszyscy jako nowonarodzeni podlegamy pod autorytet Boga. Musimy pod Jego ręką wiedzieć, że ta Jego ręka jest nad nami i my wszyscy mamy przed Nim się ukorzyć. Jest tu też mowa o tym, że powinien też mieć piękne świadectwo o ludzi z zewnątrz, aby nie popadł w lekceważenie i sidła diabła. Starsi zboru muszą różne sprawy załatwiać z urzędem miasta, z wynajmem sali, najróżniejsze sprawy załatwiać, jeśli chodzi o służbę, o ewangelizację. Jeśli oni mają złe świadectwo u ludzi w świecie, to kochani, to ewangelizacja będzie szła słabo temu zborowi. Więc chodzi o to, aby miał dobre świadectwo u swoich sąsiadów, u swoich pracowników. Dlatego ten następny starszy zboru, jaki tu będzie, my zbadamy jego, porozmawiamy z jego sąsiadami, porozmawiamy z jego współpracownikami. Chcemy się dowiedzieć, jaką ma opinię. I chcę wam powiedzieć taką fajną, ciekawą rzecz. W zborze w Stanach Zjednoczonych, w którym spędziliśmy trochę czasu, starszy zboru był również inżynierem i był odpowiedzialny za bezpieczeństwo, za przygotowanie wszystkich dokumentów odnośnie tego, czy dany samolot Boeinga, tej największej firmy w świecie, czy ten dany samolot zostanie zostanie uznany i dany mu będzie certyfikat bezpieczeństwa i będzie mógł latać i przewozić pasażerów na całym świecie, to ten brat właśnie to wszystko organizował. On był tym liderem tej grupy, która wszystko przygotowywała i musieli jako inżynierowie to wszystko przygotować i iść do firmy, która zewnętrzną jest firmą, chyba państwową, która po prostu wszystko sprawdza w szczegółach. I bo im zależy na tym, aby ludzie bezpiecznie latali. Tak więc to są bardzo szczegółowe badania i on właśnie został wysyłany z tymi dokumentami. I wiele lat to robił, wiele lat to wykonywał. I po wielu latach już poszedł na emeryturę. Jego syn któregoś dnia wyjątkowo, też potem zatrudnił się w tej firmie Boeingu i wyjątkowo on, tam firma go wysłała, aby zaniósł te dokumenty właśnie do tego urzędnika, który nadal był, ten stary urzędnik, to był taki stary służbowiec, że on, wiecie, wszystko, każdy paragraf sprawdza, wszystko musi być bezpieczne. Naprawdę ciężko się z nim załatwiało biznes, naprawdę. Ciężko było, ponieważ był taki surowy. No i ten Daniel, ten jego syn poszedł właśnie, aby zanieść te dokumenty z obawy, jak to wszystko się stanie. On to wszystko, wiecie, to jest cały długi proces, nie będę się na tym wywodził, ale po całym tym procesie ten syn tego starszego zboru poszedł, aby odebrać te dokumenty i kiedy odbierał, to ten cały egzaminator, jak to nazwać, egzaminator powiedział tak: czy ty czasem nie masz tego samego nazwiska, co Dan Cover? On mówi: tak, to jest mój tata. Mówi: o, to jest twój tata. I kiedy on wychodził, mówi: on był dobrym człowiekiem. Miał dobre świadectwo w pracy, ten brat. Miał dobre świadectwo, jako uczciwy. To, co napisał, tak było. I to jest wymagane również od starszych zborów, aby mieli to dobre świadectwo na zewnątrz.
I teraz jest mowa, przejdźmy teraz do wersetu 8. Tak samo diakoni, godni, niedwulicowi, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, zachowujący z czystym sumieniem tajemnicę wiary. I tacy niech najpierw zostaną wypróbowani, a potem niech posługują jako nienaganni. Kobiety tak samo, godne, nieskłonne do obmowy, trzeźwe, wierne we wszystkim. Jak oni niech będą mężami jednej żony, pięknie krującymi dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, którzy posługiwali wspaniale, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Tu jest mowa o diakonach. Tak jak Paweł napisał do listu, w liście do Efezjan, do Filipian, do biskupów, do starszych i do diakonów. I to są te dwie funkcje, że tak powiem, w zborze. Starsi i diakoni. I diakoni odgrywają bardzo ważną rolę, bo oni właśnie wspierają starszych w tych rzeczach, których starsi po prostu ich nie zauważają albo na to oni nie mają czasu. I kiedy ci pierwsi diakoni zostali powołani, to wiecie dlaczego byli powołani? Ponieważ heleniści zauważyli, że ich wdowy w tym kościele jerozolimskim, heleniści zauważyli, że ich wdowy zostały pomijane przy takim codziennym rozdawaniu jedzenia. I oni się upomnieli, że tak powiem. Powiedzieli, no nasze wdowy są tu zapomniane. One są pomijane i zostali wybrani diakoni. Tu jest nam pokazane, że diakoni zajmują się tymi rzeczami, aby nikt z Boży nie był pominięty. Dlatego czym więcej takich kwalifikowanych diakonów, tym lepiej. Aby nikt nie był pominięty. Starsi nie wszystko widzą i nie na wszystko mają czas. Ale ci diakoni mają się zająć, aby nikt z Boże nie był pominięty. Nie był zapomniany. Chciałbyś być takim z Boże? Dlatego jest potrzeba, aby również byli bracia, którzy pragną być diakonami. I od tego pragnienia zaczęła się cała sprawa z naszym bratem Michałem. On kiedyś opowiadał, któregoś dnia wiele lat temu pracował w pewnym zborze. Był tam pastor, byli tam bracia i on zauważył, że ten pastor ma dużo na głowie i Bóg położył mu to pragnienie, że pewnego dnia chciałby pomagać. Pomagać tym, którzy służą, którzy przewodzą. I to pragnienie Bóg zrealizował. Jestem tak bardzo wdzięczny za Andrzeja i za Michała. Oni naprawdę sprawiają, że jest mi lżej pracować. A jeśli dojdą inni starsi zboru, to naprawdę będzie lżej. Tak więc jestem bardzo wdzięczny za nich, że to są godni brata, nie są dwulicowi, nie widziałem, żeby byli pijani, nie widziałem, żeby mówili ciągle o pieniądzach. I zależy im na tym, aby ten zbór się rozwijał, aby była to zdrowa nauka. I oni zostali wypróbowani, kochani. I tacy niech najpierw zostaną wypróbowani. To jest być może mowa o formalnym wypróbowaniu, a może niekoniecznym. A potem niech posługują jako nienaganni. I również to, żeśmy respektowali i respektujemy w tym zborze. Potem jest mowa o kobietach. Tak samo godne, nieskłonne do obmowy, trzeźwe, wierne we wszystkim. I dlaczego akurat w tym miejscu jest mowa o kobietach? Czyżby tu kobiety też mogą być diakonami? I chcę powiedzieć, że nie powinniśmy być dogmatyczni i to jest sprawa otwarta. Ja jestem przekonany, na dzień dzisiejszy jestem przekonany, że tu jest mowa po prostu o kobiety i o żony tych diakonów i starszych. Może tak tylko pomiędzy jest tak to zrobione, bo starszy ma dobrze domem zarządzać i jeśli jego żona jest po prostu niezainteresowana życiem zboru, no to on nie powinien tak naprawdę być starszym zboru. Tak samo z diakonami. Jeżeli mąż pracuje jako diakon, to jego żona wspiera go w tym wszystkim. I oni kiedyś razem otrzymają nagrodę, bo są zespołem. Dlatego nie powinny być skłonne do obmowy, bo pewne rzeczy usłyszą jako te pierwsze. My często, kiedy omawiamy sprawy, to nawet moja żona nie wie. Gdy wy mi przychodzicie ze swoimi problemami, to ja nie zwierzam się mojej żonie. Chyba, że to jest sprawa, którą można się zwierzyć i mam do temu pozwolenie. Ale to są sprawy, które tylko zatrzymuję dla siebie i też z diakonami pewne sprawy omawiamy, to jest sprawa pomiędzy nami. Ale są pewne rzeczy, które będzie należało powiedzieć, no i często też oni są tymi pierwszymi, które się dowiadują i jak się zachowają. Będą obmawiać, będą dzwonić, będą robić zamęt, czy po prostu poczekają, a sprawa nabierze formalnego toku i właściwego toku. To jest bardzo ważne, aby kontrolowały swój język, był trzeźwy, wierny we wszystkim. I diakon ma być mężem jednej żony, znów.
Nie będę powtarzał tych kwalifikacji, bo one są bardzo podobne do tych kwalifikacji, jakie wymagane są od starszych zboru. Więc widzimy, że diakoni to nie jest tylko chłopcy do posługi. Co prawda wiele takich spraw fizycznych wykonują, ale to są również wykwalifikowani bracia, którzy są pełni ducha, jak to jest powiedziane w Dziejach Apostolskich. Ludzie, którzy są pełni ducha, którzy również, jeśli mają dzieci, to kierują swoimi dziećmi i domem właściwie. I zobaczcie, jeżeli będą swoją służbę wykonywać właściwie, ci bowiem, którzy posługiwali wspaniale, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Jeśli będą wypełniać tą służbę właściwie, to będą mieć odwagę, aby ją jeszcze lepiej wypełniać. Bo wiedzą, że nie reprezentują samych siebie, ale reprezentują Boży model. I wykorzystują swoją pozycję nie, aby przyciągać ludzi do siebie, ale aby służyć zborowi Bożemu. To daje im taką pewność siebie, bo w służbie starszych zboru czy diakonii, jeśli nie są pewni siebie w tym zdrowym sensie, w tym Bożym sensie, o którym tu jest mowa, to będą przepraszać, że żyją. Ale to nie o to chodzi. Odważne przywództwo wiąże się, właściwe przywództwo, biblijne przywództwo wiąże się z odwagą. I ze śmiałością wierzę, która jest oczywiście w Chrystusie Jezusie. Mógłbym jeszcze wiele mówić, ale zakończę po prostu krótko. Jak powinniśmy się zastosować do tego nauczania? To się tyczy nas wszystkich. Bóg chce, abyśmy byli dojrzałymi ludźmi. Bóg chce, aby spośród tych dojrzałych byli mężczyźni, których Bóg powoła, którzy są odpowiednio wykwalifikowani, aby tworzyć grono starszych w każdym zborze. I oby tak w tym zborze zawsze pozostało. Grono starszych i ich rola jest wspierana przez diakonów, również wykwalifikowanych. Ale my wszyscy powinniśmy dążyć do tych cech, o których tu jest mowa. I powinniśmy też patrzeć się i rozglądać i modlić się, czy czasem Bóg nie powołał któregoś z braci do tej roli właśnie bycia starszego czy diakona. A innych braci zachęcam, abyście dzisiaj postanowili mieć to Boże pragnienie. To jest pobożne pragnienie, które jest miłe Bogu. Świat chce, abyście mieli najróżniejsze pragnienia. I niekoniecznie one muszą być złe. Ale na pewno Bóg chce, abyście pragnęli bycia starszym, bycia diakonem. I jeśli Pan pozwoli, bo to od Niego zależy, bo to Duch Święty ustala, On powołuje starszych. Nie mam czasu, aby mówić też o ustanowieniu starszych, ale na pewno zbór ma na to wpływ. Duch Święty tak naprawdę powołuje starszego do tej służby. Zbór to uznaje, tego, którego Duch Święty już wcześniej powołał i dlatego powinniśmy znać te kwalifikacje i według nich oceniać postępowanie danego brata. I teraz odnośnie respektu dla starszych i na tym zakończę. To też co się będzie tyczyło wszystkich nas w zborze. 1 Tymoteusza 5:17-20. Ten sam list, 5:17-20. Starsi, którzy pięknie przewodzą, godni są podwójnego szacunku, zwłaszcza ci, którzy trudzą się w słowie i nauczaniu. Gdyż Pismo mówi, mucącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz godzien robotnik swojej zapłaty. Przeciw starszemu nie przyjmuj oskarżenia, chyba że opiera się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą, napominaj wobec wszystkich, aby pozostali mieli powód do strachu. I 1 Piotra, 5 rozdział, od wersetu 1. Prezbiterów, więc starszych, więc wśród was zachęcam, jako współprezbiter, jako współstarszy i świadek cierpień Chrystusa, a też jako uczestnik mającej objawić się chwały. Paście stado Boga, które jest między wami, doglądając je nie z przymusu, ale chętnie, po Bożemu, nie ze względu na brudny zysk, lecz z oddaniem, nie jako ciemiężący przydzielonych, lecz jako będący wzorem dla stada. A gdy okaże się arcypasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Podobnie młodsi, ulegajcie starszym, wszyscy zaś
Przepaście się chustą pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Ukoście się więc pod mocną ręką Boga, aby wywyższył was w swoim czasie. I ostatni już Hebrajczyków 13:17. Bądźcie posłuszni swoim przewodzącym i ulegajcie im. Oni bowiem czuwają nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę, aby mogli czynić to z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść. To jest słowo Pana. To jest słowo dla nas wszystkich. Niech Boże Słowo będzie uhonorowane w naszym życiu.